Witam, witam moi drodzy bardzo serdecznie. Tutaj znowu Jorention i gramy dalej w Atom RPG. Polujemy na ostatnią grupę z OPG, OPG Śmierć, grupę Dimy. Upolowaliśmy Igora, który określał się jako Czarna Śmierć, później Lenę, która używała przydomka Biała Śmierć. Ciekawe, jakiego koloru śmierci będzie używał Dima. Biel, czerń już była, to może coś pomiędzy, może szara śmierć. No zobaczymy. No to co, ruszamy, nie? Ruszamy na pustkowie. Ja trochę marudziłem tutaj, że tracimy paliwo, no ale okej, mamy jeszcze zapas 30-litrowy, także chyba nie będzie tak źle. Nie wiem, dlaczego wyszedłem z tego okna. Okej, ruszamy na pustkowia. Teraz ja tak do końca nawet nie pamiętam, w którym miejscu my się znajdujemy. O, tu jest bunkier. Dobra, tu jest bunkier, czyli będziemy jechać w tym kierunku, nie? Okej, moi drodzy, ja za sekundę do was wracam, bo bez sensu, żebyście musieli oglądać moje poszukiwania. Jak tylko znajdę tą grupę OPG, to niezwłocznie do was wrócę. Wow, jakie efekty pogodowe. No i jest. Jest tutaj bardzo blisko bunkra. Napotkaliśmy. Atakuje cię gang, którego przywódcą jest Dima Śmierć. Co chcesz zrobić? No, chcę konfrontacji, oczywiście. Chłopie, ale masz ciekawy hełm. Nie wiem, bardziej mi to przypomina jakąś średniowieczną zbroję z tym hełmem. Ale zobaczcie, albo mi się wydaje, albo on ma poparzoną twarz. No ale dobra, zobaczmy opis. Błyskawicznie i spójnie, jakby po latach musztry atomowej, czyli członków atomu, nie? Chyba o to chodzi. Oddział zaciśniętych w czarnej skórze żołnierzy otacza cię. Celowniki zbiegają się między twoimi oczami. Nieoczekiwany i bardzo silny zapach benzyny uderza cię w nos, gdy jeden z bojowników wychodzi przed drużynę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześcioro ich jest. Okej. Dolna połowa jego twarzy, widoczna spod nieporęcznego hełmu, pokryta jest potwornymi oparzeniami. Tak, widzicie? Ja od razu zwróciłem na to uwagę. Z jego pasa zwisa mały kanister żółtawego płynu. Zwraca się do ciebie, ściskając w zębach lekko tlący się gruby papieros. Nienawiść wrze w jego nieludzkim głosie. Księżyc zachodzi za chmurą, a dolinę rozświetla ogień pożerający wieże. Czerwonej, zobacz, widziałeś twarz Czerwonej Śmierci, czyli Dima się tutaj określa jako Czerwona Śmierć, okej. Widziałeś twarz Czerwonej Śmierci, trupie. Powiedz mi, jesteś gotowy poznać moc płomienia? Jesteś gotowy na ogień? Urodziłem się gotowy, dziwolągu. Ale zobaczcie, tu mamy. Zauważyłem, że przed każdą walką mamy jak gdyby coś takiego, co zmniejszy nam trudność, albo może daje nam możliwość uzyskania jakiejś lekkiej przewagi. Ja nie wiem, jak u mnie ze skupieniem i ze zwinnością na ten moment, ale spróbujmy, nie? Wystrzel w kanister na jego pasie. Porażka. Pewnie trafiłem w samochód. Strzelasz w nadziei, że eksplozja małego kanistra wywoła panikę w szeregach gangu śmierci. Niestety nie udaje ci się sprawdzić swojej teorii, gdyż pudłujesz. Płoń ze mną, cholera. Atakuj. Co oni mają za broń? Nóż, obrzyn, topór, obrzyn, topór. Ej, no nie jest tak źle. Nie są dobrze uzbrojeni, powiedziałbym. Szybki zapis oczywiście. Co tutaj? Jeżeli tak, to pozostańmy może... Mam tylko nadzieję, że chłopacy nie będą uciekać. Niech ucieka oczywiście Jul Barsik, bo nie chciałbym, żeby jakieś tu poniósł obrażenia. Gdzie jest Dima? O, tu jest w takim hełmie. To na pewno on. Dima, no... No ale dobra, możemy strzelać tylko do tych dwojga, nie? Albo dwóch. Nie, to wydaje mi się, że to jest dziewczyna.
Ten ma obrzęd, to strzelmy do niego, celowanym, w główkę. O, i głowa się rozpadła, matko przenajświętsza. Co za brutalność. Możemy strzelić jeszcze ze szkorpiona. Wyśmienicie. Okej, czekajmy na ruch przeciwnika. No to jest Dima, nie? Laska się... O, stymulantem się podleczyła. Oskrzydlili nas nieco. Ten dostał za 30, nieźle. Dima otrzymał 8, 14, też nieźle otrzymał. Myślicie, że powinienem strzelić mu w głowę z kałasza, a potem poprawić ze szkorpiona? O, ha, 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 ha. 27 obrażeń. Dobra, teraz szkorpion. 6 życia. 6 żyćka mu zostało. Panowie, liczę na was. O, Dima użył stymulantu. Au, za 4. Trafił Leonida za 4. O, teraz nie odnieśliśmy obrażeń, bo mamy ten fajny... O, kuźwa, i wyeliminował moich friendów jednym. Ha, ha, trafiła swojego. A, ha, 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 ha. Dobra, czyli tak, mamy 3 punkty akcji, znaczy mamy 3 punkty akcji, będzie kosztował nas strzał, mamy 10, więc możemy się wycofać o 4 i strzelimy tak, nie? Zobaczcie, ten też jest na linii strzału, może być ciekawie. Wyśmienicie, Dima wyeliminowany, dziennik został zaktualizowany, no przecudnie po prostu, strzelamy do laski jeszcze. A może do Gostka? No, i o to chodziło. Panowie, wstawajcie! Nie, tylko nie róbcie mi tego, proszę. Nie, no bo tak fajnie szło, nie może nikt zginąć. Heksogen zabity. Dobra, pauza, moi drodzy, pauza. Okej. Jeszcze raz, zróbmy to inaczej. Łupmy ze szkorpiona. Dobra. Zobaczmy, co się wydarzy dalej. Użyła stymulant. Okej. Tam nadbiegają z obu stron. Znowu nas oskrzydlają. Kurczę. Postrzelił mnie Heksogen. Strzelamy oczywiście w ten sposób. Tak, zabiliśmy dwoje i odbiegnijmy tutaj. Nie wleźć pod siekierę tutaj. Dimie, ała. Bardzo ładnie. Leczył się Fidel. Dobra, nie jest tak źle. Wstawaj, Leoś! Ała. Kurczę, żyń... O, dobra, leczy się. To nie jest źle. Bardzo ładnie. Świetnie. Moglibyśmy wstać już wreszcie, kurczę. O, patrzcie, Dima ucieka. Ta użyła stymulantu. Okej, nie jest tak źle. Dobra, tak, to co możesz kopać. Pięknie. Kurze, i tak będziemy już do końca walki leżeli. Nie, wstał, dobra, wstał. Wyśmienicie, strzelamy do tej. Chociaż szkoda, nie? I został tylko jeden punkt życia. Walimy do Dimy. I skończyły się naboje, więc... Ale i tak, dobra, spróbuję przeładować. Przeładować też nie mogę. Tutaj też nie będę mógł strzelać. No dobra, jest jak jest. Ta się leczyła Kasparamidem. Pięknie.
Idel się wyleczył i dokończył robotę wyśmienicie. Haha. Czyli co? Ostatnia grupa OPG śmierć pokonana. Zająłem się 3 gangami, które planowały terroryzować tę część pustkowi. Pozostaje opowiedzieć o tym staremu bandycie, Romie Śmierci na przedmieściach Krasnoznamiennego. Haha. Okej, moi drodzy, za sekundkę do was wracam. Dobra, pozwólcie, że jeszcze wam pokażę, jaką broń oni tu mieli, nie? Jakieś obrzyny. Nic szczególnego, powiedziałbym. Strzelba myśliwska zmodyfikowana i topory. Że to wszystko. Awdzianka. Pancerze, stalowe napierśniki. O! Hełm oblicza śmierci. Porządny hełm stalowy. Zabrany Dimie czerwonej śmierci. Wnętrze nadal wypełnione prochami szukającymi nowego żaru. O matko. Ale plus 1 siła, zauważcie. Być może jest nieco gorszy od naszego, ale dodaje plus 1 do siły. No zobaczymy później. Na razie zbieram to wszystko, za sekundkę do was wracam. A spójrzcie, mieli też przy sobie 5 litrów benzyny. To pewnie ten kanisterek, który tam zwisał u pasa Dimie. Także niezwłocznie uzupełnimy, znaczy wlejemy to do baku. No i co? Moi drodzy, wydaje mi się, że wyprawimy się teraz do Krasnoznamiennego, bo tam jest najwięcej kupców, nie? I pozbędę się tego nadmiaru towaru i ruszymy chyba już do wąwozu nieszczęść wreszcie. Albo sobie na przykład zobaczymy, co też jest w krwawym mieście. Albo spróbuję jeszcze po drodze zajechać do fabryki. Także za chwilę do was wracam już, jak będziemy w fabryce. Chyba że napotkam kogoś po drodze ciekawego, to wtedy oczywiście niezwłocznie wam to pokażę. No okej, czyli dotarliśmy do opuszczonej fabryki. Ja tu się rozejrzałem, ale Duni nigdzie nie widać, nie? Ona tutaj stała. Jeszcze może zajrzymy do budynku później. Ale zobaczymy, czy Dan jest w swojej stałej kwaterze. Jest. Okej, zobaczmy, co powie. Jeżeli będzie chciał rozmawiać, będzie, proszę. Den znowu. Widzicie, ja już nie wiem, czy Dan. Tu jest Dan, tu jest Den. No powiedzmy, że jeżeli to jest Daniła jakiś, czy coś takiego, no to bardziej Dan, nie? Dan nerwowo uderza się w nogę. Zauważając cię, szarpie się, jakby ktoś strzelił obok jego głowy, przepraszam. Ale natychmiast przejmuje kontrolę i zwraca się w zwykły, chłodny sposób. A, to ty. No, już teraz taki trochę paranoiczny jest, nie? Wygląda, jakby się wszystkiego bał, chłopisko. Po tym puczu Przyszaka. Nikt mi nie podziękuje? Den mimowolnie kiwa głową i rozkłada ręce. Dziękuję. To chciałeś usłyszeć? Nieważne. Przyszak oczywiście podłożył nam świnie, ale teraz nie żyje. Chociaż obawiam się, że to jeszcze nie koniec. Nie koniec, Szyszak. Szyszaka to już nie ma. Miał wspólników poza obozem. Dobra, weźmy po kolei. Mam nadzieję, że gra nam pozwoli tutaj wypytać go, bo przyznam, że mnie to interesuje nawet. O co się pokłóciliście? To było dawno temu. Szyszak uważał, że zbyt łagodnie kieruje. Był pomocny na swój sposób, więc trzymałem go, ale musiałem go pilnować. A teraz się okazało, że to był błąd. Jasne, ale teraz nie żyje. Nie żyje, to nie żyje, ale na pewno miał kontakty poza obozem. Wśród popierających go, jak zauważyłem, było wielu przybyszów. Szkoda, że albo zginęli, albo uciekli. Czyli mamy jak gdyby odpowiedź na drugie pytanie, nie? Czy Szyszak miał jakiś popleczników poza obozem. Herszt rozmyślnie wygładza wąsy. Może znajdzie się dla ciebie robota? To dobrze, ale nie zapłaciłeś mi za tę całą kampanię wyborczą. Jak poszło? W porządku, Katia wygrała. Katia?
tego co wiem, jest rozsądną dziewczyną. To znaczy, że skontaktuje się z nami. Jesteśmy ich jedyną nadzieją na tym świecie. Czy mieszkańcom Atradno je się podobało, czy nie? Dobra, czekaj, dam ci pieniądze. Den wkłada rękę za pazuchę i wyciąga pulchną kopertę. Proszę, 400 rubli. Mimo wszystko praca nie była zbyt trudna. Wyluzuj. Perswazja. Perswazję mamy wysoką. A właśnie, Denisie. No to może i Den. Denisie Denisowiczu. Jestem przyzwoitym człowiekiem. Pomogłem ci tu i z odparciem ataku i ogólnie. A ty mi tak mało. Aha, sukces. Den wzdycha i niechętnie wyciąga kolejne 100 w jednym banknocie. Jeszcze 33 doświadczenia razem z ponad 100. Niech tak będzie. Trzyma jeszcze 100, ale nie proś o więcej. Jesteśmy kwita. Weź to. 500 rubli. Wyśmienicie. Bierzesz kopertę i ważysz ją w dłoni. Jest przyjemnie ciężka i uśmiechasz się, dorzucając ją do reszty swojego dobytku. Miło robi się z tobą interesy. Den skręca wąsy i zabija cię zimnym spojrzeniem. Wspomniał pan o jakiejś pracy. O czym to było? Jak mówiłem, Szyszak nie mógł działać sam. Po jego stronie było zbyt wielu obcych. Tylu ich mógł znaleźć albo w Pieregonie, albo w Krasnoznamionnym. Może nawet i dostał tam rozkazy i instrukcje. To znaczy, że nie wiesz dokładnie, ale masz swoje podejrzenia. Dobra, od czego mam zacząć? Pytanie nie jest łatwe. Szczerze mówiąc, choć nie chcę tego przyznać, to nie wiem. Idź do Pieregonu, zejdź do katakumb pod Krasnoznamionnym. Jestem prawie w 100% pewien, że odpowiedź jest gdzieś w jednym z tych miejsc. Właśnie, moi drodzy, kurna chata, przecież my jeszcze ani razu nie zeszliśmy tam do kanałów. Znaczy, gdzieś tam chyba, wydaje mi się, przechodziliśmy. Ja już nie pamiętam, wiecie? No ale spróbujemy. Dobra, pójdziemy, oczywiście. Fajne zadanie, podoba mi się. Pozwól, że zaznaczę, gdzie są. Jeśli zapomniałeś, gdzie jest Pieregon i nie byłeś w Krasnoznamionnym. Byłem, nie martw się. Dan bierze twoją mapę i szybko rysuje na niej kółka w miejscach, gdzie są Pieregon i Krasnoznamionny. Po raz kolejny sprawdza mapę i zwraca ją tobie. Trzymaj. W porządku. Zobaczę, co da się z tym zrobić. Świetnie. Coś jeszcze? Tak, jak zawsze. Chciałbym zadać kilka pytań o różnych rzeczach. Co jeszcze? Pospiesz się. Chociaż z głównym problemem już koniec. Dyscyplinę jeszcze trzeba przywrócić i wzmocnić, żeby to się nie powtórzyło. Jak to jest przetrwać taki bunt i pozostać przy swoim? Jak powiedział jeden z moich kolegów, który dostał nóż pod bok, kiedy chłopcy wstrzykiwali mu morfinę. Fajnie! Ale to nie czas na relaks. Zawsze będę czujny. Mucha nie będzie brzęczała bez pytania. No, tak jak wam mówiłem, nie? Jest taka trochę paranoja, taka nadostrożność. Chociaż czy ja wiem w takich czasach, czy w takich czasach można być nadostrożnym? To też jest pytanie. Masz rację, jeszcze jedno pytanie. Jest jeszcze jedno pytanie. Lider gangu z fabryki pociera nasadę nosa i gestem daje ci znać, że możesz mówić. Kurczę, a nie mamy nic tutaj o Duni, nie? A co z dyscypliną w takim razie? Denis Denisewicz marszczy brwi i zaciska pięści. Tutaj nie trzeba brać przykładu z armii z tymi kretynami, ale ze szwadronów śmierci. Niech no, który wyjdzie poza szereg, to będzie karany rozstrzelaniem. To wszystko przez lenistwo. Najpierw rozleniwisz się, potem znajdziesz własne autorytety, a potem na przywódcę nie ma wstydu klikać paszczą. Surowe, ale porządne. No słusznie. Jest jeszcze jedno pytanie. Jaka jest teraz przyszłość fabryki? Mamy tylko jedną pracę. Zmierzać w kierunku, który początkowo wyznaczyłem. Wzmacniać władzę jakiegoś prawa.
ale jednak prawa na centralnych pustkowiach. Kurczę, te zdania, albo nie wiem, albo ja jestem jakiś dziwny, albo one są tak dziwnie sformułowane, że mi się to źle czyta. Ale rozumiem. To jest to, co o czym Dan zawsze mówił, nie? Że wprowadzić jakiś porządek, nie? Żeby jakieś prawo obowiązywało tutaj na pustkowiach. Po prostu, tylko że po prostu teraz będę surowszy z tymi kretynami, powiada Dan. Widzę, że mówisz poważnie. Jeszcze jedno pytanie. Co ludzie mówią? Jakieś plotki lub wskazówki? Dan krzywo się uśmiecha. Zwykle to ja tu gadam plotki. Ale ta mnie dźgnęła. Kostia Ham, legenda wśród przestępców regionu, pojawił się po swoim zniknięciu ze sceny kryminalnej kilka lat temu. Wszyscy o nim myśleli, dawno temu zniknął, a potem jeden handlarz go spotkał prawie na otwartym polu. Nie ma żadnych konkretnych informacji, ale handlarz poinformował, że nie widział jeszcze bardziej miłego, uprzejmego i bystrego chłopa przed tym spotkaniem. Kostia Ham, krwiopijca pustkowi, zbieracz czaszek, dzieciobójca, morderca, śmierć, a teraz wzorowy wieśniak. Do czego zmierza ten świat? O rany, chciałbym spotkać ten cud w piórach. No przecież spotkaliśmy go. W Fogielewce. Bez sensu ta opcja, nie? W porządku, zmieńmy temat. Nic, idę. Po śmierci zdrajcy Szyszaka Dan poprosił mnie, żebym sprawdził, kto mógł mu pomóc. Podejrzewa, że wspólnicy buntownika mogą być albo w Pierygonie, albo w Krasnoznamionnym. No, to jeszcze nie jest fakt. Jasne. No kurczę, zaciekawiły mnie te katakumby Krasnoznamionnego, te kanały, nie? Wejdę jeszcze tylko do budynku. Zobaczę, może gdzieś tu Dunia jest. No, ale nie widać. Może któregoś tu padalca można zapytać o nią. Czy mniej ich zostało, nie? Sporo zginęło. Co tam się gotuje w kotle? Jakie pytanie ten koleś zadał. On nie mówi. Jeśli chcesz porozmawiać, rozmawiaj ze mną. To jest. Jakaś nowa postać chyba, nie? Jasnoniebieskie oczy przesadzistego gangstera śledzą cię z cienia rzucanego przez przyłbicę jego skomplikowanego metalowego hełmu. Uzbrojony w kolczastą buławę, zdaje się ciebie oceniać. Pewnie obmyśla strategię w razie, gdyby doszło do walki. Czego chcesz? Pyta. Bandzior przemawia ochrypłym, szorstkim głosem. Twój kolega nie jest zbyt rozmowny. Oprych rzuca szybkie spojrzenie na mężczyznę stojącego obok. Ten kręci głową. Nieładnie tak mówić o kimś, kiedy ta osoba stoi obok ciebie. Jest niemy, dlatego nie mówi. Ale my możemy chwilę porozmawiać. Nie masz zawrotów głowy, stojąc w tym hełmie cały dzień? Nie, sam go wykonałem. Pasuje jak ulał. Ja i mój kolega specjalnie ukrywamy nasze twarze. On nosi maskę, a ja hełm. Nie mamy wyjścia, taka praca. Mówisz, że wykonałeś go sam? Podzielisz się tajemnicą? Podzielę, ale nie za darmo. Zapłać mi 100 rubli i wtedy nauczę cię wszystkiego. Użyjemy perswazji, co? No dawaj, koleś, może zejdziesz trochę z sceny. Ty mi powiesz dzisiaj, ja ci pomogę jutro. Sukces. Jeszcze 30 doświadczenia. Cholera, niech będzie, nauczę cię za darmo. Ale z ciebie przebiegły typ człowieka. Podoba mi się to. Dzięki, bracie, a teraz mnie naucz. Mężczyzna kiwa głową, rozgląda się i gestem zaprasza do zbliżenia się. Słuchaj, dźwięk przedostaje się do twojego ciała. Głuchy człowiek też może słyszeć. Aha, czyli jakieś tam wibracje może głuchy może odczuwać, nie? Bo wiadomo, fale dźwiękowe, które tworzymy mówiąc,
może odczuwać głuchy jako wibracje. Mężczyzna mówi, jakich materiałów potrzebujesz, jak zginać metalowe płachty, jak szyć paski. Jak szyć paski skóry igłą z kości, jak związać szwy i w końcu, jak wszystko ze sobą połączyć. Nowy przepis, hełm, samoróbka pewnie. W ten sposób wykonałem swój hełm. Dzięki, w takim razie pogadajmy o czymś innym. Wykrztuś to z siebie. Kim jesteś? Gangster szybko podaje imię. Bator. Miło cię poznać. A teraz mi powiedz... Co robisz? Odpoczywam. Potem znowu ruszamy w drogę. Zajmuję się tymi, którzy wkurzyli Dana. O. No to podobnie jak my, nie? Jak często wyruszasz w takie podróże? Jakiś najemnik pewnie jest. Wcześniej go tutaj nie spotkaliśmy, nie przypominam sobie tej postaci. Gangster opiera się o swoją przerażająco wyglądającą buławę. Na jego twarzy pojawia się nikczemny uśmiech. Ostatnimi czasy raczej rzadko. Dan ma pewny plan działania. Najpierw w miły sposób oferuje ochronę nowej wiosce. Następnie, jeśli odmówią, wysyła swoich kolesi, żeby się zabawili kosztem wieśniaków. Jeśli to też ich nie przekona, kolesie przychodzą po raz drugi, tym razem z ogniem i innymi zabawkami. A jeśli nawet po tym wioska dalej się opiera, cóż, wtedy ja i mój partner wychodzimy z naszego przytulnego obozu i już można na spotkanie wykreślić wioskę z mapy i zapomnieć o jej istnieniu. Na spokojnie, przepraszam. No nieźle, nieźle. Czyli takich dwóch egzekutorów. Inkwizycja taka. Cioty, pewnie nazywałem cię potworem, ale ja... Chcę ci mówić, mentorze. Ciekawa historia. Oprych pociąga tylko nosem, jakby to, co usłyszał, go rozbawiło. Mam następne pytanie. Co możesz mi powiedzieć o tym niezwykłym miejscu? To mój obóz. Fajnie tu, jest wystarczająco jedzenia i picia. Ci kolesie mogą sprawdzić ci broń i ją naprawić, albo naprawić twoją zbroję, jeśli trzeba. Mogą też przydzielić ci nową, jeśli stara wygląda jak sito. Sitko po ostatniej misji dla Dana. Masz szczęście, że masz tylu kolesi. Następne pytanie. Słyszałeś o czymś ciekawym na tym terenie? Nic ciekawego, chociaż raz, leżąc w krzakach, słyszałem śmieszną historię o bezczelnych wieśniakach, którzy nie chcieli zapłacić Danowi. Prawie się uśmiałem. Gadało ze sobą dwóch staruszków. Jeden powiedział: Słyszałeś, bracie? Ruszająca się góra zmierza w naszą stronę. Gigant! Na szyi ma zawieszony karabin maszynowy, ale jest tak pewny siebie, że rzadko go używa, a przeważnie korzysta ze swojej kolczastej buławy. Współczuję tym, którzy od niego oberwali. Nic z nich nie zostało, każdy upadnie, już się nie ruszy. Słuchałem do końca, wyszedłem z ukrycia i powiedziałem: Ło, a więc to takie historie opowiadają o mnie ludzie. Jestem sławny. Ale uciekali. Ja jednak byłem szybszy. Tego, co powiedział historię, walnąłem w plecy, a słuchacza w nogi. Jak z nimi skończyłem, to nie wiedziałem, który to który. O matko człowieku, faktycznie jesteś bestią. Jesteś przerażający, masz mój szacunek. Jakoś mi niedobrze, chyba już pójdę, wiesz? Kurde, nie podobasz mi się, gościu. Zupełnie. Zupełnie mi się nie podobasz, ale okej. Niech ci będzie. Ktoś tu jeszcze nie pamiętam. Pozwólcie, że tylko zerknę, ale... O, tu ktoś śpi. On to pewnie się nie obudzi. Petr Butin. To nie jest ten, który go uratowaliśmy? Był... Do niego nie ten, do którego sprowadziliśmy lekarza z Otradnoje? Nie pamiętam.
Dobra, nie ma co, nie? To wszystko raczej pozbierane. Wyruszymy chyba do Krasnoznamiennego. Ja tam pohandluję. I wejdziemy do tych katakumb, nie? Do tych... jak się nazywają? Sewer. Kanałów. Okej, kurczę, zapomniałem. Okej, to jedziemy. Za sekundę do was wracam. No dobra, to jesteśmy w Krasnoznamiennym. Idziemy teraz do tego starego bandyty. Opowiedzieć mu, jak rozgromiliśmy tą całą grupę OPG Śmierć. I unieszkodliwiliśmy całą trójkę. Stary chory mężczyzna w kamizelce i płóciennych spodniach patrzy w dal. Okej. No i mów. Kilka słów o OPG Śmierć. Mężczyzna napina całe ciało i mocniej ściska niebezpieczną brzytwę, którą ma mocno zapiętą za pasem. Poradziłem sobie z gangiem. Już rozumiem. Sądząc po twojej minie, wszystko załatwione, te ziemie wolne już są od tej zarazy. 110 doświadczenia tylko? Stary bandyta zakrywa twarz drżącymi, wysuszonymi dłońmi, ale całe jego ciało trzęsie się w płaczu. Moje dzieci, Dima, Lioneczka, Igorek, przepraszam, że zrobiłem z was potwory. Przepraszam, że zabrałem waszą niewinność. Przepraszam, że nigdy nie ujrzycie światła prawdy z mojej winy. Biada ojcu, wtrąca się Heksogen. Daj Boże, a ja kiedyś poznam to bogate, uszlachetniające, pełne wysokiego sentymentu uczucie. Przepraszam, mówi były bandyta. Co do mojej nagrody. Czekaj w milczeniu, niech się wygada, wypłaczę. Mężczyzna szybko wyciąga do ciebie krzywą, oczywiście zapakowaną niechlujnie obolałymi rękami paczkę. Z dziury w materiale wystają zarówno pieniądze, jak i środki medyczne. Ogólny ciężar opakowania wskazuje na obecność w nim również naboju. Zdobyłem ruble 3000, apteczki 2 i amunicja do kałasza najprawdopodobniej. To wszystko, co mam. Poza moim życiem. A co do ciebie, gang nie zniknie do końca, póki ty żyjesz. Starzec smutno uśmiecha się do ciebie. Do siebie, przepraszam. Myślisz, że nie wiem? Chciałem się z tobą pożegnać tak, jak na to zasługujesz. Swoim działaniem pokazałeś siłę, o której nikt z nas w OPG Śmierć nie wiedział. Nigdy nie pozwól jej opanować twojego umysłu. O, w przeciwnym razie... Nie rozumiem tego. To niby chwali tą naszą siłę, a teraz mówi, nie pozwól jej opanować twojego umysłu. W przeciwnym razie zabierze cię na ścieżkę, która została wytyczona przez potwory. Siła nie oznacza władzy nad słabymi. To zobowiązanie wobec nich. Widzę. Dopiero teraz, pierwszy raz widzę. Księżyc zachodzi za chmurą, przyjacielu. Wieża gasi światła. Co? Błyskawicznym ruchem mężczyzna wyrywa błyszczące ostrze z zapaska i podcina sobie gardło. O kurna. To nasz... No dobra, no. Taką wybrał śmierć. Okej. Śpi spokojnie, staruszku. Tak, ale nie omieszkamy zabrać 5 zł, 5 rubli i tak, nie? Jemu już niepotrzebne przecież. Jest jakaś jeszcze ten... O nie, bo ta babcia jest szalona, a ja wychodzę stąd. Kurczę, popełnił samobójstwo. Nie spodziewałem się tego. No ale trudno, no co, taką drogę wybrał, no. A my tymczasem złazimy do kanałów szukać popleczników Szyszaka, który wystąpił przeciwko Danowi. Ta studzienka prowadzi do
katakumb krasnoznamionnego. Schodzisz? Schodzę. O, jakie odgłosy. O, jak ciemno. Jest tu kto w ogóle? Stucę się. O kurna, chata, jakie pająki ogromne. Święta Teresko. Gdzieś tutaj w ogóle bytują ludzie? Tu ktoś jest. Chodźmy tu zobaczyć, pogadajmy. My, gdzie my jesteśmy? O kurde. Co to jest? To jest mrówka? Nie, szczur. Kurde, szkoda nabojów trochę, nie? Miałem jakiś nóż może? Mam. Kurde, ten strzela z karabina. Bez sensu, nie? Śmierć krasnoznamionnemu. To jest napisane. Gdzie był ten człowiek? Nie, gdzieś tu był, nie? Gubię się tu całkowicie. Tu ktoś siedzi jeszcze. Kurde, znowu... A broń was, Panie Boże, strzelać do tego szczurzyska. Chodź no tutaj, przyjacielu. Agresywny masz być teraz. W stosunku do tych szczurów. Dobra. Chodźmy pierwsi, żeby sobie jakoś tutaj radzić z tymi szczurami. Gdzie był ten człowiek? Kurde, jakieś... O, tu są jacyś ludzie. Dobra, 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 znajdziemy. Ty masz plany. Coś się porusza w ciemnościach. Czuję się nieswojo. Gadają ci tych dwóch, jak widzicie. Dobra, doszliśmy. Weźmy może tak jakoś... O. Jeszcze tu widziałem, że kałasza trzeba przeładować. Stajesz przed zbrojonymi metalowymi drzwiami. Ktoś cię obserwuje przez szparę na górze. Wynocha. Pokaż swój paszport złodziejski. Bliżej, gówno widzę. Strażnik przygląda ci się i podchodzi do małego okienka. Zza drzwi słyszysz mechaniczne dźwięki, gdy nagle dźwięk dzwonu rozbrzmiewa w całych kanałach. To pewnie w ten sposób strażnik oznajmia miejscowym o nowym gościu. Doświadczenie mam. Zapraszam, tylko bez kłopotów. KPW? Pieprzony kozaczek. Spoko, spoko. Proszę się nie przejmować. No wchodźmy już. Who are you, że tak powiem? Dlaczego tu jeszcze stoisz? Mam taki kaprys. A, tu są. Co to jest w ogóle? Przemytnicy. A. Tu jest jeszcze przemytnik. Ma jakąś broń, nie? Ej, halo, przemytniku. Na zadowolonego to mi pan nie wyglądasz ani trochę. Potężny brodaty strażnik patrzy na ciebie podejrzliwie. Ponadto wygląda, jakby miał zamiar się na ciebie rzucić, tylko dlatego, że źle na niego spojrzałeś. Czy ja wiem, dla mnie wygląda, jakby kurde cztery cytryny zjadł przed chwilą. Co się tak patrzysz, wielkoludzie? Bo ci nie ufam. Co ty w ogóle tutaj robisz? Nie jesteś tutejszy. Zluzuj gacie, nie ma powodu, że... Nie, mam powód, żeby tu być. Strażnik rzuca ci groźne spojrzenie, ale nic nie robi. Wygląda na to, że incydent dobiegł końca. Czego pilnujesz? Tego korytarza, a co? Nie słyszałeś, jak tu kończą wścibscy gówniarze? Wiesz coś o Szyszaku? To ten, co nienawidzi Dana? Tak, obił mi się o uszy. A co? Coś się stało? Myślałem, że mieszka w tej fabryce. Tak. Znaczy, tak, tak.
Ale co najważniejsze, czy widziałeś go tu w kanałach? Nie. Jeśli chcesz więcej informacji na jego temat, porozmawiaj z członkami mafii na statku. Słyszałem, że odwiedził ich całkiem niedawno. Bóg wie po co. Co słychać? Nic dobrego. Ostatnio w kanałach zaczęły się rozmnażać wielkie pająki. Jakbyśmy mało mieli ze szczurami problemów. Rozumiem. Ale czekaj, 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 czekaj. Co słychać? No dobra, nic dobrego. Więcej chyba od niego tu nie wydębimy. Mafia na statku? Gdzie to mafia na statku jest? Zapiszmy. Może chodzi o tą barkę tam, gdzie odbywają się te walki psów. Przemytnicy. No dobra, od kogo zaczynam? To jakiś barman, nie? Barmani zazwyczaj dużo wiedzą. O, jaki radosny brodacz monachijski. Gruby, brodaty mężczyzna stoi za prowizoryczną ladą i powoli czyści mętne szklanki brudną, tłustą szmatą, patrując się w dal w zamyśleniu z lekkim uśmiechem na twarzy. Gdzie on się tu może w dal wpatrywać, jak tu wszędzie mury są? Cześć młody, miło cię poznać. Miło mi cię poznać. Po tych wszystkich latach serwowania drinków świrom zdeformowanym przez przyrodę apokaliptycznego Związku Radzieckiego, wreszcie widzę młodą twarz. Słuchaj, siadaj i słuchaj, napij się czegoś. Szukam kumpli Szyszaka, takiego pseudogangsterka? Okej, czyli takiego małego gangstera, w sensie. Nie kręcił się tutaj taki? Barman wydyma usta i drapie się po brodzie. Szyszak. Gdzieś już to imię słyszałem. Coś kojarzę, ale z jakiegoś powodu nie mogę sobie przypomnieć, gdzie. A dlaczego pytasz? O, wtrącił się Fidel. Typowy trik bandyty. Gość udaje, że nie pamięta, żeby wyłudzić od ciebie łapówkę. Słuchaj, Leonid. Serio chcesz wiedzieć? W takim razie musisz zapłacić. Po cichu czekaj, co będzie dalej. Siła. Perswazja. Nie, pierwsza pomoc. Dlaczego? Tak, bo ja zazwyczaj tu na perswazję czekam, nie? Bo mamy wysoko. Daj roztrzepanemu barmanowi kilka porad lekarskich. Patrzcie, sukces, jednak nie musieliśmy płacić. Każesz barmanowi przestać myśleć o Szyszaku, ponieważ skupianie się na jakimś imieniu sprawia, że w końcu się je zapomni. Zamiast tego prosisz go, żeby skupił się na emocjach i uczuciach, które kojarzą mu się z tym imieniem. Kiedy ostatnio słyszał o Szyszaku, jaki to był dzień, jaka była jego reakcja, jedno z pytań zadziałało. A barman krzyczy i klaszcze w dłonie. Jesteś cudotwórcą! Już pamiętam! Boklak, Aleksiej Boklak. To ten, który sam siebie nazywa Alucardem. Siedzi w kanałach i razem z kumplami zrywa boki. Chyba, że dyrektor w końcu kogoś na nich nasłał. Jak znajdziecie gipsowy posąg kozła, rozejrzyjcie się, a znajdziecie jego i całą jego zgraję. Fidel łapie się za głowę i głośno wzdycha. Co? O co chodzi? Heksogen teraz. Wiesz co? Wygląda na to, że bohater starego wiersza Marszaka, człowiek niezdarny z ulicy Basejenaja, stał się prawdziwą osobą jako barman z cuchnącego świstaka przestępczego. Ja pierdzielę, no co ja czytam? Świadka z cuchnącego świadka przestępczego. Jakim jest krasnoznamionny? 6 paskudnych dekad po jego narodzinach na stronnicach książki. Skąd taka reakcja? Pytałem o Szyszaka. Kogo? Nie znam nikogo o imieniu Szyszak. Wybacz, stary. Aha, może zmieńmy temat. No ale coś z kozłem, coś ja sobie przypominam, że gdzieś widzieliśmy takie coś. Jak właziliśmy tam gdzieś od strony
do krasnoznamiennego kanałami właziliśmy? Coś takiego mi się przypomina. Dlaczego zacząłeś rozmowę od słów usiądź i posłuchaj? Czego mam słuchać? Nawet nic mi nie mówisz. Barman patrzy na ciebie w milczeniu przez prawie minutę, po czym wzrusza ramionami. Nie wiem, to tylko takie powiedzonko, kapujesz? Usiądź i posłuchaj, brzmi fajnie, prawda? Co to ma być za powiedzonko? Nigdy nie słyszałem niczego podobnego. Na twarzy barmana pojawia się dziwny uśmiech. Naprawdę? Nigdy nie słyszałeś? To wyrażenie ma grono wielkich fanów. Zapoczątkował je... Leopard Abel. Bo tak, dokładnie, z farmy komunalnej Trystar Mówka. O Boże, Barman uśmiecha się jak wariat i zaczyna hojnie puszczać ci oczko. Fidel się wtrąca. Leonid, nie gadaj z nim. Ombre nie ma szacunku do czwartej ściany. Jak powie jeszcze jedno słowo, to wyjdę z roli. O fuj. Smród ścieków to nic w porównaniu do cuchnących, wydętych zwłok, które my, artyści, nazywamy postmodernizmem. Co to za dyskusja się tu rozgorzała? Dlaczego twoje wyjaśnienie brzmiało jak jakaś bzdura, którą właśnie wymyśliłeś? Bzdura? To było wspaniałe odniesienie. Dlaczego się nie śmiejecie? No dalej, śmiejcie się. Miejcie, to rozkaz. Jakie kurwa odniesienie, o co ci chodzi? Barman zamiera na chwilę, jego odrażający uśmiech pozostaje nienaruszony. Masz zamiar odejść, kiedy on znowu zaczyna mówić, tak jakby rozmowa nigdy nie miała miejsca. Tak więc, czy mogę pomóc, młody? Drink na oczyszczenie umysłu? Domowe jedzonko? Nie, dzięki, spieszę się, żegnam. Coś jest nie tak z tym kolesiem, nie? Takie odnoszę wrażenie. Ale dobra, będziemy to badać już w następnym odcinku. A tymczasem, moi drodzy, bardzo dziękuję wam za poświęcony czas. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam do innych gameplayów. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej.